Projekt Akademia Pierwszej Pomocy powstał z myślą o młodzieżowej drużynie pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie. Myśleliśmy także o dzieciach i młodzieży uczestniczących na świetlicach Kopań, w Cisowie oraz w Zakrzewie. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Starłowskiego Centrum Wolontariatu przez program Działaj Lokalnie. Uzyskaliśmy dotację w kwocie 6 000 zł. Resztę funduszy stanowiły fundusze własne Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy w Darłowie. Nad projektem pracowali strażacy ochotnicy z Cisowa, jest to około 20 osób. Wspierały nas świetlice wiejskie z Kopań, Cisowa oraz Zakrzewa, głównie panie świetliczanki, które zawsze przyszły nam pomocą. Jednorazowo na szkoleniach brało udział około 20 osób, w tym dzieci oraz opiekunowie. Trwał od lipca do września, przeprowadziliśmy 4 zajęcia na każdej ze świetlic. Wszystkie podziękowania należą się tu strażakom za to, że przystąpiły do tego konkursu, zdobyły ten grant, że przeprowadzili tak wspaniałe ćwiczenia. Nie tylko OSP Cisowa, ale właśnie Ruskoprężnie też uczestniczy w projektach Działaj Lokalnie, w społeczniku, także wielki szacunek i podziękowania dla Was. Jak ważne jest ratowanie życia, to chyba nie trzeba mówić, ale mało kto w Waszym wieku wie, jak to się robi. To się chwali, wiemy, jak to jest potrzebne, jest coraz więcej zdarzeń, coraz więcej wypadków, jesteśmy świadkami i tak naprawdę może nam to się przydać. Możemy uratować często czyjeś życie, a nawet może być tak, że życie osób najbliższych. Także ja serdecznie Państwu dziękuję. Ja...